Witam Was tutaj, cześć, witam Zosz i zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines Industries. Odcinki z Industries wyjątkowo się rzadko pojawiają, z przyczyn oczywistych, jak dla mnie przynajmniej. Nie wiem, czy Wy o tym wiecie, ja po prostu mam trochę problem z nagrywaniem tych odcinków, bo muszę usiąść do komputera, mieć trochę więcej czasu i nie mogę po prostu być przy telewizorze. Trochę więcej zachodu mam, bo muszę przygotować komputer i takie tam różne rzeczy. Ogólnie będę też się przesłać chyba na Action, bo kupiłem sobie za 10 zł Action. Taki program do nagrywania ekranu, ale zobaczymy, bo OBS póki co działa mi mniej mi spowalnia komputer. No, 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 tak czy siak. Wyjdźmy sobie stąd. I mamy tak. Ogólnie pomiędzy odcinkami mało robiłem, dużo nie kręciłem. Miałem zrobić całe bulwady. Tego niestety nie udało mi się zrobić. Ale mam coś w zamian. A mianowicie, jak widzicie, mamy tutaj nasze zoo. Znaczy, park rozrywki. Trochę jak dla mnie ten park rozrywki przerodził się w rezerwat przyrody. Nie wiem, czy wy też tak sądzicie. Są tutaj nawet pewne elementy, jak na przykład tutaj takie budki, z których mogą sobie patrzeć do góry. No, ale sądzę, że według mnie, że takie dobre jest połączenie takich różnych rzeczy. Tu będzie przyszłe wejście, tu będzie się w ogóle park kończyć, jakby coś. I parę tam rzeczy pododawałem. Tutaj na przykład mamy... nie, to chyba było nawet na odcinku, a trochę przystoiłem i tutaj jeszcze jest taka wieża widokowa na środku, według mnie to jest bardzo dobry pomysł. Tutaj takie małe budynki też są, tutaj takie też bardzo... Ecie, plecie, madadacie. Tutaj będzie jeszcze jedno przejście na pewno, tak nam trochę tutaj bardziej zamknie ten park. Może tym się dzisiaj zajmiemy, może, nie wiem. Na pewno będziemy dzisiaj sobie przedłużać tą dzielnicę tutaj dalej, dzięki czemu bulwary będę mógł też później zbić dalej, więcej. Przy bulwarach, tak jak mówiłem przed chwilą, nic nie robiłem, tutaj trochę też wyrobiłem. I tu jest taka chata... Takie schronisko jeszcze postawiłem w takim miejscu. No, sądzę, że powinno im się tu spodobać. No i tak jak widzicie, tu jest nasz dom straszny. Jest tutaj naprawdę trochę tych rzeczy, naprawdę całkiem ciekawe to wygląda. Dobra, wyjdźmy sobie stąd. A, no i tutaj jeszcze przydobiłem naszą pętlę tramwajową z tym metrem. Żeby tak wyglądała to chyba bardziej właśnie tutaj te takie kratki tutaj, które są tak tutaj poukładałem. I są tutaj nawet, poczekajcie, jak przybliżyć, bardziej nie przybliżymy. Są tutaj stoliczki, różne jakieś automaty do gier, lampy, oświetlenie też oświetliłem to, więc w nocy, jak będzie noc, a chyba włączyłem nawet, żeby się pojawiła noc, no to zobaczycie, tak? Tutaj są na przykład balony, tutaj są balony też, tego pamiętam. No, trochę takich tam gadżetów, żeby to trochę urozmaicić, żeby było trochę więcej. Przesunąłem też naszą dzielnicę przemysł, tą ze śmieciami, tutaj, stąd, bo tutaj będzie nasz park. No ma, ale tak. Dość gadania na parku, zajmijmy się tym, co jest ważne, a ważne jest to, że mamy dosyć duży popyt na ludzi. Swojego, możecie się zastanawiać, czemu, znaczy mi się tnie, więc wam to się jeszcze pewnie bardziej tnie, moja gra. Czemu tnie mi się tak bardzo City Skylines? Ponieważ po ostatniej aktualizacji Windowsa, wszystkie gry, wszystkie komputery trochę zwalniają na grach. Tam coś tam z kartami graficznymi kręcili. No i efekt jest taki, że jak się gra, czyli tak jak na przykład ja teraz, no to mamy taki efekt, że to wygląda jak wygląda. Mam nadzieję, że nie będzie to jakoś tam bardzo nam psuć radochy z grania, ale tak czy siak niestety musicie mieć to na uwadze, że to nie jest, no niestety, to też niestety nie jest moja uwaga. Swojego ostatnio widziałem, że bardzo dużo łapek w dół ktoś daje, ale mniejsza z tym, jestem aż ciekawy kto. Czy znam tą osobę, czy taki jakaś inna po prostu osoba, której jeszcze nie miałem szansy poznać. No bo tak czy siak. Tak czy siak, bo mam taki podazgód tutaj, jak wejdą tylko na mój kanał, to łapka w dół, łapka w dół. Ze znajomych rzecz jasna. Oni to robią na zabawę, ale tutaj to aż 15, to ostatnio to się zdziwiłem. Tym bardziej, że na ciekawych odcinkach to się tam nawet dzieje. Dobra. To tak. Stąd tutaj i to tutaj. No tutaj trochę nam zejdzie, dobra, ale już bez przesady. Stąd tu sobie nie czekaj, czy. Bo tutaj to żeby dobrze weszło, to trzeba zrobić tu dotąd. O. Może to jest ta osoba? Nie, na pewno nie. Teraz tutaj miałem problem podczas ostatniego live'a. Raczej wątpię. I tu taką prosty dojazd i tutaj to będzie sobie zakręcać, jak to wszystkie tutaj robią. O, dokładnie. Przypadł taki piękny zakręcik. I tutaj stąd droga. Ja tutaj was będę teraz męczyć tym budowaniem, ale jeszcze jakieś industrii dzisiaj na pewno byśmy zrobili, bo...
Bo Industries, jak Industries też jest bardzo fajny, zresztą ta seria się nazywa Industries, więc przydałoby się w Industries, żeby było Industries, co nie? Tak, na logikę. Dobra, czekaj, tutaj coś nie chcesz wejść. No, teraz możemy pogadać z tobą. I stąd tu był po prostu zwykły zakręcik. No, taki zwykły jak zwykły i tu była ta nasza droga, którą po prostu sobie ciągniemy, jak było prosto, tak prosto. Tego mi się zastanawiam, jak można zrobić aż tak dużo łapek w dół. Znaczy, to jest jedna sama wątpię, żeby aż tyle osób pewnie zaczęło mnie oglądać. Ile subkont tu musi być. No ła, tak czy siak. Tutaj mamy nasze magiczne... okej. Tutaj się będziecie budować. Bo czemu by nie tak właściwie? O, dokładnie. Raz tu, raz tu. I lecimy dalej. Ale i tak antyreklama cały czas dobrze się miewa. Dobra, stąd, później tutaj. Tu wszędzie na razie damy edukację. Tutaj zrobimy, bo z tego co mi się wydaje, edukacją się zbytnio nie zajmowałem ostatnio i może być trochę z tym kicha w naszym mieście. Nie jest już tak źle. Macie tutaj już szkołę społeczną na jednym końcu. I tutaj na tej drodze by się zmieściło. Nie zmieści się. No szkoda. Szkoda, szkoda, bo tu byłoby dobre miejsce. Sobie wstawimy ją tutaj. I tutaj tą drugą szkołę, zaraz, jak ona się nazywała? Instytut Sztuk Pięknych, tak myślałem, że to jest coś z pięknymi. I tutaj jeszcze, proszę bardzo. I tutaj te drogi będziemy sobie powoli wszystko ze sobą łączyć, żeby to całkiem wyglądało. Słynnego tutaj powinna być jeszcze droga. Nie stawiałem jej może tego, że tutaj nie było zbyt miejsca, ale tak cisza. Jest, jest, dobra. No i wy tu się budujcie. Wodę macie wszędzie, więc też nie powinno być problemu. Jak jest tutaj z pogotowiem? Nie jest jakoś wspaniale. Bardziej bym się zastanawiał, jak jest z pożarem. Okej, pożar jest całkiem dobry. Na razie nawet nie ma sensu tego stawiać. Gorzej z policją. Policja jest trochę daleko już od was. Możemy wam tutaj postawić bok tej naszej szkoły. Będziecie mieli towarzystwo. Dobra, no i tak, tu jest nasz park. Jak widzicie, podobi się powoli ciemno. Ja nie będę na razie nic robić z tym ciemnością, jak się zrobi ciemno już kompletnie, to wtedy się tym zajmę. I poczekajcie, tak, bo mamy tutaj nasze przemysły. Tu jest ten leśny, tu są lotniska, o, mówię o tym. I w ostatnim odcinku, jak my tutaj to zrobiliśmy, chciałem zobaczyć, jak tutaj to idzie. No, powiem wam, że naprawdę całkiem nieźle tutaj są zyski z tego. Ale przydałoby się zrobić więcej metali. Bo szkło jak szkło, ale metale też by się przydały. To jest chyba to do metali. Tak, ten taki właśnie bardzo duży budynek, którego tak bardzo mniej lubię. I tak samo by się przydały jakieś nowe fabryki. O, tak. Akurat fabryki to już bardzo dawno nie stawiałem żadnych. Więc czemu by nie? Macie to. Tu się zrobiły chyba światła, bo widziałem, że gościu stał. A dla mnie on tutaj nie powinien w ogóle stać, więc... Wejdź, czy gdzieś tu się zrobiły jeszcze głupie światła? Nie widzę miejsca. Świetnie. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda w nocy. Bo ogólnie nasze miasto powinno całkiem nieźle wyglądać. No tu mamy jeszcze zachód, ale naprawdę powiem wam, że całkiem nieźle to wygląda. I tak, nasz tutaj ten park. O, widzimy tutaj ten nasz straszny dom. Od razu widać, że tu jeszcze czerwone. Czekajcie, zobaczmy. Ale jak on się tutaj doświetla, zobaczcie, fajnie do wokół tych skałek. Ej, wy. To jest naprawdę całkiem nieźle. Czekajcie, aż sobie zrobię z tego screenshota, bo to naprawdę... Nie sądziłem, że to aż tak może nieźle wyglądać tutaj to w nocy. Bo w nocy tego jeszcze nie widziałem, a... Załaduje mi się to. Dziękuję, Windows. Dobra, lecimy dalej. Ale mnie chodziło o to. O, zobaczcie, jak to jest oświetlone. Tutaj te lampki... O, te tutaj. Można stawiać teraz. I teoretycznie, mogę nawet wam to pokazać, poczekajcie. Znaczy teraz, no odkąd jest już Park Life, czyli już trochę daleko. Ale ja jak zawsze jestem trochę w tyle. Czekajcie, znajdźmy te lampki. O, są to te. O, widzicie? Oświetlają. Robi się trochę jaśniej. I coś takiego właśnie sobie tutaj poustawiałem. I według mnie to naprawdę trochę poprawia sytuację. Widać, że tu jest od razu jakieś coś. Ło! Oświetlone jest naprawdę tak nieźle. Tak samo jak tutaj to. No, całkiem nieźle wygląda. Dobra, wyjdźmy z nocy. Bo noc jest fajna, ale... Chociaż w sumie nie ma coś tak modlić. Możemy sobie trochę chwilę posiedzieć w nocy. Dobra, tak.
Na pewno ta droga musi pójść teraz. Więc sodki, śmieciarki, ale. Ale to musimy odłączyć. Co tu ta drut macie? Prądu nie mamy. O, ciekawe. Dobra, dajmy sobie tę naszą elektrownię. Morska elektrownię geotermalna. Bo ona całkowicie nam zapewni. Wiemy wszyscy. Wszyscy wiemy, jak ona działa. Pokazywamy, jak to działa w Silisk na PS4. Tam to jest tak to pięknie pokazane, jak to jest po prostu piękna. To jest najlepsza elektrownia, jeżeli macie Green Cities. To jest najlepsza, nie ma lepszej. Tu sobie postawimy, akurat na końcu tej drogi, proszę bardzo, jak pięknie. Ona wytwarza 480 MW, a jest bardzo mała. Trochę kosztuje, co prawda. Ale lepszej według mnie elektrowni nie ma. Takich niemodowych wersji, tak? Swoją drogą, tutaj cały czas. Tak, tutaj cały czas są takie drogi. Tutaj oni cały czas płacą. O kurczę, już zapomniałem. Opłaty ze samochody w zeszłym tygodniu 2. Może trzeba byłoby trochę to zmniejszyć. Może. No nie wiem, tak czy siak, na pewno trochę dużo to kosztuje. No ma, ale nie. My się zajmujemy tą dzielnicą. O, tą wydobywczą. Co ja tu właściwie tak chciałem zrobić? No poczekaj, tak. Chwila, bo się trochę przyciąłem. Byliśmy. Nie, to nie ta dzielnica. Chciałem tutaj ten handel rozbudować. O, dokładnie. Zanim tamto i owo, to jeszcze handel chciałem wziąć. I tak. Handel, bo jest popyt, a jak jest popyt, to trzeba z niego korzystać, póki jest. Handel się lubi budować wzdłuż bulwar. Znaczy, ja go lubię tutaj budować wzdłuż bulwar. Więc mu przedłużymy tą radochę. Okej, okay, dobra. I tak, będziesz tutaj ciągnąć dalej obok tych bulwarów. Aha. Dajmy tutaj krętą. Nie, tak. I z G. Dobra, i tutaj jak pięknie dojeżdżasz, świetnie. I tutaj jeszcze przedłużymy ciebie o jeden zakręcik. Jeszcze, bo tu będą bulwary zakręcać. Tak, i tutaj te bulwary, jak one się tutaj ciągną. Tu co prawda będzie być pewnie gdzieś jakiś most trzeba będzie trzasnąć, bo jednak co gdzieś mosty muszą być. Ale ogólnie całkiem nieźle jest. Dobra, no i tak, tu trzeba to trzasnąć. Tą drogę. Teraz stąd będzie można po prostu już puścić po prostu tą taką głośniejszą drogę trochę. Wyłącz G. Czekaj, tutaj. O, dokładnie, dotąd macie podłączenie, macie. I tutaj jak były te z drzewkami, daj te uliczki z drzewkami. Będziecie się ciągnąć dalej. Włącz G. Dotąd. Tak, dokładnie. Tylko tutaj trzeba usunąć i będzie git. Co tego ciekawe, jak my jesteśmy z czasem, bo. Okej, okay, dobra, nie jest aż tak źle. Dobra, tutaj tramwaj jest, czyli trzeba zaraz przerzucić. Ale zanim to ja tylko przerzucę sobie prąd jeszcze. Tak, swoją drogą, tutaj jak możecie się zastanawiać, jak ja tutaj przerzucam prąd, nie mając kabli podziemnych. Ogólnie to nie jest łatwe, tak? Ale można po prostu stawiać budynki trochę bliżej. Tutaj jest na przykład taka ta. Takie te domki. I ja tutaj je po prostu stawiam i wtedy oni tutaj mogą sobie chodzić. To jest według mnie na razie jedyne dla mnie rozwiązanie, takie bardziej sensowne. Dobra, tak, druta niestety pociągniemy stąd aż do tych ludków. Ale sądzę, że długość druta nie ma znaczenia. Grunt, że mają prąd, to się liczy. Dobra. I ciach. Macie. Cieszyć się. Dobra, natomiast tak, tutaj z tymi tramwajami to już jest trochę większy problem, bo ta pętelka musi tu wrócić. Bierzemy sobie tę drogę. Ogólnie te tramwaje tutaj będą jeszcze skręcać, jak się park skończy, tak? Ale póki tutaj z tym parkiem jeszcze nie wiem dokładnie, jak tutaj to będzie wyglądać. Dziś pewnie się nawet dowiemy, ale możliwe. Możliwe, że trochę dzisiaj tu posiedzimy jeszcze przy tym parku. To póki co zrobimy sobie tutaj tę pętelkę tutaj. Daj to tu. Czekaj. Właśnie, jakby coś, mam stację metra. Warszawską stację metra, jakby coś, do stawiania teraz już. Więc będzie trochę ciekawsze niż to, co tutaj teraz mieliśmy. Takie, no takie te podstawowe, co nie? Zawsze lepsze coś nowego niż cały czas to samo stare. Dobra, no i oczywiście zrobiłem w tym kierunku. Tak dla odmiany. Poczekaj. O, dobra. Ciach, dobra. I włącz play.
I tak, tego przystanku tu nie było, bo on tutaj nie może być. Tu byłby trochę zbyt blisko, więc. No niestety ludzie, ale. Ale nie będziecie go tu mieli. Przystanek może być tu. I tu. No i tutaj na razie. Dobra. Sądzę, że to wam na razie. A, wiem co zapomniałem. Jeszcze mam coś takiego jak urząd pocztowy. Ja ich trochę nie stawiam tu jest. Daj tutaj urząd pocztowy. I ci mogą mieć z nimi problem. Tak, dokładnie. Dokładnie tak jak myślałem, że czegoś mi tu brakuje. A tu brakuje poczty im po prostu. Po prostu nie mają ludzie poczty. Dobra, no i tak. Czy tutaj oni mają jakąś swoją dzielnicę? Mają, o, bardzo fajnie. To tutaj was znać dalej przyciągniemy. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. Nasz patrol już będzie się tutaj dalej ciągnąć te bulwary w sensie. No, tutaj będą dalej się ciągnąć. Zobaczymy jeszcze później jak to będzie wyglądać. I tutaj ten park, na razie go sobie tu dociągniemy trochę dalej. Ale on tu aż tak daleki nie będzie, to jest pewne. Jak dla mnie to jest pewne, że tutaj będzie trochę bardziej skręcać. Ale to jeszcze zobaczymy co i jak i gdzie. No ma tak. Dajmy, no to dajmy im, żeby tutaj się budowali, nasz handel. Możecie się budować, jak ty mówię, drzwi otwarte, zapraszamy. Tutaj będą nasze bulwady, ale tym się za chwilę zajmiemy. Teraz się zajmiemy. Poczekaj, czy jeszcze tutaj coś im dać? Chwila, tu nie mają żadnego szpitala. Dobra, dajmy im ten szpital. Może co jak co, ale to by tak samo straż pożarna by się przydała. A policji to ja już nawet nie powiem. Akurat, że policji nie ma to trochę dziwne, bo policja tutaj to jest jeden z pierwszych budynków, o którym bym pomyślał, że tutaj można im postawić. A jak było tutaj z pocztą? Czy pocztę postawiliśmy? Postawiliśmy pocztę, dobra, świetnie. Nie macie wody, no to jest problem większy. Ale nie powinien być jakiś taki strasznie też trudny. Ciach. I ciach. I powinniście być przeszczęśliwi i tu mieć wszystko. Dobra. Wow, jak ciekawie wyglądają te platformy wydatnicze w nocy. Ja się zastanawiam, czy ja kiedykolwiek Industries miałem noc włączoną. Tak myślę, że chyba jednak nie. Nieźle. Po tylu latach. Nie wiem, bez przesady po tylu latach. Ale po tak długim czasie. To pije do teraz. Dobra, jak tam w ogóle nasz przemysł tutaj działa? Mamy jakiś import, co mi się mało podoba. Nie wiem czemu. Przecież dużo produkujemy. Sprzedajemy. Ale na pewno nam produkcja metali wzrosła. Dobrze, zobaczmy jak tutaj z tymi fabrykami. Pamiętam, że coś jeszcze jest. Mamy fabrykę wyrobów stalowych. O, dokładnie o tym mówię. Fabryka lemoniady to na razie nas nie interesuje. Fabryka elektroniki, jeszcze plastik byłby potrzebny. To później pewnie, tak? Fabryka samochodów, jedna z najbardziej opłacalnych. Fabryka tampek, dobra. Fabryka domów modułowych, o kurczę, to już muszą być nieco tyle. I stocznia, tak. Wiem, że jest stocznia. Choć w stoczni jest trochę rzeczy potrzebnych. I nawet nas stać, ale nie, stoczni na razie nie stawiamy. Postawimy sobie tutaj naszą tą fabrykę na wyrobów stalowych, ale zanim ją postawimy, do niej musimy mieć trochę rzeczy. Więcej tego. Więc tutaj sobie tą drogę puścimy trochę. Czy nie, tutaj te drogi nie puścimy. Czekaj. Poczekaj, bo gra myśli. Uno momento. Nie gra się na myśli. Zapisywanie, tworzenie paczki, da, poszło. Świetnie. Damy sobie tutaj jeszcze jedną wyrobów stalowych, bo tu musi już tego dłużej iść, żeby to działało sprawnie. No, tutaj jest jakieś randomowe nawet. I tutaj sobie to... Jakie to jest duże? Są magazyny... Aha, dobra, czekaj, to jest... To jest... to jest większe niż myślałem. To jest naprawdę duży klocek. To jest naprawdę duży klocek. Ej, serio. Gdzie by to kurczę wstawić tutaj? No okej. Okay. Teoretycznie możemy to postawić tutaj gdzieś na końcu. Ale wolałbym gdzieś blisko tych fabryk, żeby już tutaj nie musiało jeździć. Bo tak, bo tu wchodzimy już trochę w ten laski. To też nie chciałbym zbyt bardzo wchodzić. Duże to jest. No fabryki mają to do siebie, że są duże, tak, ale... Poczekaj, a może tak byśmy... dali ci wodę. O! Nasz park rozrywki osiągnął czwarty poziom. No to na pewno na dzisiaj się spojrzymy.
Mam wahadło, wieża swobodnego spadania. Okej, brzmi naprawdę ciekawie. Chyba dawaj to. A może gdybyśmy tak zerknęli na zegarek, a zegarek powie nam, że jest późno. Nie, to jednak nie będziemy patrzeć na zegarek. Puścili sobie drogę, żem tak powiem tu. Kurczę, to jest duży spadek w dół. Okej, dobra, to nie interesuje mnie, jak tu jest tak duży spadek w dół. Kurczę, gdzie by to wstawić? Tak, bo to jest na pewno to. Tak, wytyka wrogów. Bo też nie chcę tak tutaj to wstawiać. No dobra, nie ma bata. Musimy to gdzieś tutaj wstawić. Wrzucimy to na końcu tego. Wszystkiego, poczekaj. Bo mamy ewentualnie jeszcze możliwość wrzucenia tego na wyspę. Jest to nie jest taki głupi pomysł. To nie jest naprawdę taki głupi pomysł. Czekaj, tylko to jest jakiś budynek. Jakiś chyba opuszczony, ale taka jest, zerknijmy. Dobra, budynek jest opuszczony, to możemy sobie go wywalić, jakby była latarnia na to. Latarnia nie zachowuje, tak? Żeby nie było. Ale takie bardziej starsze budynki to. No mogą sobie niestety już pójść, tak? A poza tym da się je wyjąć z modów. Dobra, czekaj, gdzie jest ta fabryka? Okej, dobra. Widzę, że wchodzisz. Tylko ma liczyć na wodę. Dobra, wodę akurat możemy unicestwić magicznym narzędziem, które się zwie gładzenie terenu. Daj tutaj tak, tak i tak. Daj na maksa, przyspiesz. I weźmy sobie twoją wysokość, bo to może być przydatne. Teraz tą drogę jeszcze wygładzimy, bo to może być też problem. Dobra, ciach, 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 ciach. No, całkiem nieźle. Dawaj to, dawaj to, dawaj drogę wygładź już. Mi tu mig, pyk, pyk, pyk. I postaw mi moją fabrykę. No dobra, mamy fabrykę. Brzmi to naprawdę ciekawie. I tutaj, czekaj, tu sobie wyrównamy to trochę. Tutaj, tutaj, tutaj. No, tutaj to już musimy niestety trochę inaczej zrobić. Ciach, 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 ciach. O. Dobra. Tu weszło i mamy to. Dobra, poza tym, że nie masz wody i prądu, to mamy to. Dobra, wodę mamy proste podłączenie. Prądu niestety trzeba podłączyć dudutem, ale dobra. Ale powiedzmy, że nie jest już tak źle. Prąd się podłączył? Macie prąd. Macie prąd, macie wodę. Macie wszystko. Produktywność na razie dałem na normalną. Później pomyślimy, czy coś więcej kręcić. Właśnie, wrzućmy cię jeszcze do dzielnicy, tak poza tym. Ty jesteś na razie poza dzielnicą. Tą dzielnicę sobie wrzucimy tutaj do tego wszystkiego. Tego naszego wielkiego jednego magu. I jak ty tutaj wy sobie jedziecie. Kurczę, czemu ty ściągasz surowce z nie wiadomo skąd? Czekaj, co? Czemu ten surowiec? Czekaj, skąd ty jedziesz po pierwsze? Skąd ty jedziesz? Średni magazyn. Czemu w tym magazynie jest metal? Czemu ja go tu importuję? To są pewnie jakieś magazyny, tak? Czekaj. To co tutaj jest potrzebne? Mamy rafinerię. Mamy za mało tej nafty poza tym, ale... I tutaj chyba... Nie, tutaj nie jest potrzebne akurat. Papiernia. No ale tak czy siak, wiemy mniej więcej gdzie to idzie. Ucieka. Dobra. To sądzę, że na razie tutaj możemy to zostawić. Na swoją własną działalność. Jak to zacznie działać, to będzie fajnie. Jestem naprawdę ciekawy, jak to będzie funkcjonować. Tak, tutaj mam ten stąd. Teoretycznie stąd powinno tutaj to jechać, dotąd. Ale jak widać, nie. Jak widać, bliższe nie znaczy, że tutaj będzie importowane. No ma. Tak czy siak, mamy dosyć dużą falę umieralności w naszym mieście, ale to chyba jest mało ważne. Bo teraz się zajmujemy naszym parkiem. O, dokładnie. Oj, bardzo duża umieralność. Poczekajcie, dajmy sobie krematorium. Tak, wy tu nie macie żadnych krematoriów, to nie dziwię się, że macie problem. Dobra, tu krematorium. I tu przy głównej drodze jeszcze mam dom jeden. Nie, tak blisko to nie. Tu obok tego parku już. To się tego parkowego czegoś. Dobra, macie. Świetnie, dobra, no i teraz tak. Bo tu widziałem, że dużo ludzi przychodzi i się upgrade'owali na czwarty poziom. Swoją ten park cały czas nie ma swojej nazwy, ale to mniejsza z tym. I 12
dolarów się płaci za wejście. Zmniejszmy to trochę może. Może więcej ludzi będzie przychodzić. Ale zobaczymy, tak? Rozrywki mamy aż ponadto, z tego co widzę. Przepisy całkiem nieźle, dobra, dobra. No ale to jak to jest całkiem nieźle, no to może co, nic nie pozostaje mi innego, jak po prostu znaleźć to, co jest nowego. Mamy wieża swobodnego spadania. I mamy wahadło. Te dwie rzeczy są dobre gdzieś tutaj na wejściu, znaczy obok wejść. Wiecie czemu? Ponieważ takie rzeczy są na tyle atrakcyjne, że ludzie będą przychodzić i patrzeć, co to jest. A tego jeszcze nie widziałem, a może bym się skorzystał i takie tam różne rzeczy. Swoją drogą ten park tu będzie trochę już się zmniejszać. Znaczy tutaj tą chyba obszar jeszcze go przygadniemy. Tą to całość, tak mi się wydaje. I tu po prostu to będzie się skręcać i tu jakoś tak. Nama to jest nawet nie taki zły pomysł. Tylko teraz pytanie, jak my tutaj sobie zrobimy. Mówię, tutaj cały czas nie macie prądu, to ja widzę, tak? Spokojnie. No tak, to jest proste. Okej, to jest chyba proste, dobra, to jest proste, świetnie. No dobra, no i tak. Wy tu nie macie prądu, kurczę. To nie najlepsza wiadomość, bo jednak by się przydało, żebyście tu mieli prąd. No, będziecie mieli dookoła świata. Na razie ten prąd. To wasza wina, żeby nie było. To wasza wina. Na 26 minuta odcinka, a na prawdziwym zegarze jest 18:06. O kurczę. Dobra, to trochę przyspieszymy czas, bo jednak o 18 muszę wyjść z tego miejsca, gdzie jestem. Takie życie. Mhm. Dobra, i tak w ogóle, bo tutaj. Tu by się przydało chyba boczne wejście. Albo nie, po co tak blisko te boczne wejścia? Tu damy sobie kolejne boczne wejście. Dobra, no i tak jak możecie się myśleć, już trochę kończę i już stąd wychodzę. Brama główna? Nie, brama boczna. To mnie interesuje. No, czemu tutaj ty nie chcesz wejść? No dobra, szkoda. Nie podoba mi się to. Ale poza tym się zastanawiam, czy tutaj trochę to nie jest... Dobra, nie. Trochę to było w złym miejscu, ale poczekaj. Spróbuj teraz. Kurczę. Powiem tyle, kurczę. Wolałbym, żeby to było w tym miejscu, tak? Dobra. Poczekaj, nie. Bo teoretycznie też możemy sobie zrobić coś takiego, że dotąd... Znaczy, nie taką drogą oczywiście. Tak, że dotąd będzie sobie ta droga skręcać tak pięknie. I tutaj już się to będzie zmniejszać. To też jest pomysł. Ale sądzę, że tutaj po ustawieniu sobie takiej jakiś tutaj skałek czy coś też nie będzie tak. Znaczy ten przemysł mógłby tutaj, ten handel mógłby trochę. Okej, dobra, mam inny pomysł, genialny. Dobra, dobra, wchodzimy w to, wchodzimy. I to jest dobry pomysł. No a to już tak na zakończenie. Tu będzie taka mała dzielnica, taka część tej dzielnicy handlowej. Daj skręć. Okej. I tu sobie ona będzie tam skręcać do środka. Co by na to? Wejście... Będzie ten sobie po prostu wchodzić do środka. O, było coś. Dobra, chyba to gdzieś jakoś tak tutaj muszę iść. Dobra, tak czy siak. Tu będzie park, co nie? I tu będzie park, ale tutaj będziesz handel budować. Tak w środku parku. Ja sądzę, że to jest naprawdę całkiem ciekawy pomysł. Nie wiem jakby. Dobra, no i tutaj na końcu musimy sobie niestety zrobić to... tą najmniej ciekawą rzecz, czyli jakoś wrzucić gate'a. Okej, okay, i zrobiłem trochę za przydurze, oczywiście. To jest chyba na 3. Nie, to jest na 2. To jest na 3. Jeżeli to jest na 4, no to jest na 3. To już byłbym załamany sobą. No ma, dawaj stąd, tu. Proszę bardzo, i tu taki dojazd. O, widzicie? I tak będzie pięknie tutaj wstawiony na końcu, aby nie zajmować nam miejsca i żeby tutaj to się mogło wszystko ze sobą po prostu popodciągać. Dobra, sądzę, że to jest taki nowy pomysł. Przy okazji tu nie będzie aż takich problemów z tym gate'em bocznym, który chciałem tutaj wstawić. Bo tak, bo tutaj widzę, że ma jakiś... kompletnego freeza z moim wstawianiem. W ogóle się nie chcę wstawić. Tu ewentualnie. A z tej strony? O, z tej strony jest dużo lepiej.
Dobra, zrobimy sobie tutaj po prostu tutaj tak z boku. Dobra, no i ostatnią rzeczą, jaką zrobimy, to jest, będzie płot. Tutaj. I ja muszę już naprawdę niestety... Niestety chcąc, nie chcąc, muszę zakończyć już dzisiejszy odcinek. Szkoda, naprawdę szkoda, ale... Ale no, no cóż. No cóż. Muszę nagrywać to trochę w innych okolicznościach, a po prostu chciałem, żebyście mieli cokolwiek w środę, bo... Bo i tak te odcinki się pojawiają teraz trochę rzadziej, nieregularnie i w ogóle wszystko. Tak dziwnie się teraz to wszystko pojawia. Nie mam po prostu trochę grać, kiedy. Wiem, że to trudno to powiedzieć, ale... Ale nie mam ostatnio kiedy grać. Po prostu jestem tak rzadko w domu. Nie to, że nie mam... No w domu to też jak jestem, to mam trochę inne rzeczy do robienia, ale... Ale ogólnie to nie mam czasu grać. Aż dziwię się, że ja tak potrafię powiedzieć, ale... Ale tak. Przyszły takie czasy, że nie mam już kiedy grać. Znaczy w Industries tutaj na komputerze to sobie włączę może czasami, ale... Nie, z mikrofonem znaleźć zacisne miejsce to... I komputerem to nie jest aż takie łatwe. Aha, dobra. A czekaj. To nie tak tu miało wyglądać. Ja nie mogę. Tutaj miałeś przecież budować te budynki. No, no przecież. To tutaj może też będą się budować te budynki, tak teraz pomyślałem. W sumie, czemu by nie? Bo tutaj i tak nic zbytnio wsadzimy. A jakby się tutaj już coś budowało, to byłoby na pewno też trochę lepiej dla samego tutaj mojej tej miasta. Dobra. To dotąd i później stąd tu sobie łączymy. Okej, dobra, nie. Widzę, że masz i tak problem. Poczekaj. Wyłącz te kątowe. I zrób tu po takie podłączenie. No. Powiedzmy, że plus minus jest dobrze wyszło. Dobra, kończmy to, bo i tak się już trochę spóźni. Dobra. Tak, tu widzę, że jest kompletnie jakiś rozwałka, co to chodzi, co do siatki. Ale dobra. Ale niech już wam będzie. Teraz się zastanawiam, czy tam... Aby na pewno to dobrze robię. Bo tu jednak musi jakoś też... Nie, dobra. Zostawmy tak jak było. Pomijając ten tutaj krótki fragment, tutaj... Tu akurat to jest taki krótki fragmencik, którym faktycznie to tak zostawimy sobie. Czyli, że będą mogli się budować. To będzie ten fragment. Ale poza tym, to tutaj sobie zostawimy, żeby się nie mogli budować. Bo tutaj po prostu... Po prostu tak będzie lepiej. No. Po prostu tak będzie lepiej. Dobra, no i tak, jest tutaj... Stąd te drzewa będę musiał jeszcze powycinać, muszę sobie znaleźć trochę tych modów do tych drzewek i proptyli anarchii i tak dalej, muszę poinstalować, bo... Bo niestety dużo z tych modów zostało... ja mam odinstalowane. Ale wiem, że są, więc... Więc już początek mam zrobiony. Dobra. To byłoby na tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, możecie zdać łapkę w górę. Prosiłbym o brak fali hejtu. I jeśli jesteście, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny znaczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Tak, to mniej więcej będzie. Czekajcie, jeszcze jakiś kolejny pokazik. No, może być. Cześć!